Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was serdecznie witam. Od razu wstajemy dla Boga, wstajemy, podnieś oczy, podnieś serce, zadbaj o to i wołaj o Ducha Świętego. Niech każdy dzień, każdy poranek taki będzie w naszym życiu. Ostatni dzień okresu zwykłego, jutro już popielec. Dzisiaj mowa jest o rozproszeniach w Ewangelii. Jezus przykazał swoim uczniom: uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba. Bo Jezus przed chwileczką rozmnożył chleb, były cuda, no i oni nic nie zabrali ze sobą po tych cudach. Nie wzięli ze sobą chleba. A Jezus mówi im: dbajcie o serce, uważajcie na kwas, który mają faryzeusze. Kwas, który tak zatruwa serce, że nie będziecie widzieli cudów, nie będziecie widzieli łaski, nie będziecie rozumieli, że Bóg jest między wami. A oni w tym czasie zatrzymują się: nie wzięliśmy chleba, tego ziemskiego do jedzenia. To jest dla nas ważne. To są rozproszenia, które mamy. Idziemy na Eucharystię, Bóg między nami, Bóg, który przychodzi, nas karmi, a my się rozpraszamy i myślimy o jakichś innych rzeczach. Idziemy na medytację, na adorację, zatrzymujemy się i coś nas znowu wyrywa. Ta nasza codzienność i zmagania, które mamy, pochłaniają nas na tyle, że przestajemy widzieć Jezusa, rozumieć Jezusa, jak On działa pośród nas. Pan Jezus chce nas przestrzegać, Pan Jezus chce nas prowadzić i to się dzieje w naszym życiu. On nam to mówi, ale niestety można być blisko, jak apostołowie dzisiaj w Ewangelii są bardzo blisko Jezusa, a jednocześnie są rozproszeni. Jestem obok, a nie słyszę tego, co mówi Jezus, tylko w swoich myślach i tymi swoimi myślami mogę też z innymi o tym rozmawiać. A Jezus jest obok i mówi zupełnie co innego. Niestety, tak bywa w życiu. Na szczęście, nie zawsze. Post, który się zbliża i w który teraz wejdziemy, jest czasem, żeby się zatrzymać. Pomyśl o postanowieniu. Pomyśl, w jaki sposób chcesz nastawić uszy na Chrystusa. Na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejmy gorące serca i chcę Was dzisiaj zaprosić do tego, żeby ta ikonka, która się cały czas z boku pojawia, Patronite, żeby ją kliknąć, żeby być patronem naszego kanału Mocnym Duchu, żeby wspierać to, co robimy w internecie, a wszystko, co dajecie, jest na pracowników, na montaże, na to wszystko, co robimy, więc bardzo, bardzo dziękujemy za każde wsparcie i jeśli jeszcze nie jesteś patronem, to bardzo Cię zachęcam. Do zobaczenia.